dobry, witam wszystkich. Zapraszam na relację z ultramaratonu Bałtyk 600. 3 dni zmagań na trasie ze Szczecina do Gdańska. Dystans 603 km. Ten wstęp muszę sobie dograć, bo jak to GoPro wywala błędy, nie nagrywa, więc część materiału poszła wiadomo gdzie. Tak więc końcówka dnia pierwszego, dzień drugi, gdzieś część środkowa, wieczorna, tak samo. I końcówka dnia trzeciego, czyli dojazd na metę, poszedł w powietrze, że tak powiem. Materiału jest ile jest, tak więc zapraszam na relację z trasy i również na samym końcu jeszcze się zobaczymy na krótkie podsumowanie. Zapraszam do oglądania. Tak, dobra. Płyty. Dobra. I za płytami w lewo, w lewo, w lewo. Dobra, dzięki. Czemu tędy poszło? Nie tu, nie tu, dalej, prosto. Nie tu? No, ale prawo tędy to. No właśnie, właśnie, ale goś nas wyjebał. Za mną 30 km już. Chwilę wcześniej mieliście okazję zaobserwować, jak właśnie ślad idzie w inną stronę. Znaki mówią co innego. I gościu nas wyrzuca z trasy. Jedziemy. Przerwa w Biedronce. No to lecimy, była krótka przerwa w Biedronce wstępnicy. Lecimy dalej w stronę wybrzeża. Na razie trasa super. 61 km. 2 godziny 50 upłynęło od startu. Pustkowia, niewielkie wsie, bardzo spokojne tereny, cały czas trójeczką Eurovelo, dobrze mówię? Chyba tak. 67 km, jeszcze jakieś 35, będziemy już przy wybrzeżu. Wiatr w twarz, jedziemy w kierunku północnym, nie ułatwia. Muzyka.
rowerowy w lewo. W lewo był prom rowerowy. Ciekawe jak to wygląda. Szkoda, że tam nie jedziemy. Jak na razie 80% trasy to takie właśnie szufry i żwiry, ale pełno rowerzystów. Nie mówię tutaj o uczestnikach maratonu. Z lewej woda, z prawej las. No i tak się toczy. Pierwsza jakaś górka. Na razie delikatna. Ale dobrze, dobrze. I kolejny podjazd. Delikatny. Nie zmachamy się. Ale dobrze, bo czujność usypia. Taka monotonna jazda. 89 km. W końcu trochę z góreczki było. Za chwilę miejscowość Wolin. Zobaczymy, co tam ciekawego mamy za sklepy. Może byśmy coś wchłonęli. No i dalej będziemy się toczyć. Jeszcze jakieś 20 do wybrzeża zostało. Wolin, wchodzi Błaśka. Kilometrów. Cały czas wieje z tej północy prosto w twarz. Źle się jedzie, bardzo źle, ale pociesza mnie fakt, że jak dojedziemy nad wybrzeże, skręcimy na wschód i ten wiatr będzie częściowo w plecy, więc tam się może uda coś odrobić. 96 za mną, słoneczko wyszło w końcu i tak już ma być do samej mety. A tymczasem jedziemy taką alejką. No to w prawo i wzdłuż wybrzeża, nareszcie, nareszcie. 111 na liczniku. Powinno wiać w plecy teraz. To się okaże. Jakieś budki są czynne. Znaczy nie jest tak źle. Jutro nie umrzemy z głodu. Żeby nie było za kolorowo, to musi być też tak. No i co z tą moją średnią? Zesrała się. Nie będzie celu. To chwilę po 6:00 ruszam z noclegu w Mielnie. Wczoraj 216, dzisiaj może 230. Jedziemy. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel
autostradka. Obok płyty, a dla mnie asfalt wylali. No pięknie, pięknie, nie prosiłem o to. Haha. Cześć. Jak tam forma? W porządku. Gdzie nocowałeś? W Mielnie. A, to nie jechałeś niedawno? No, godzinkę temu. Koło brzegu. No, dziś będzie super. Słoneczko cały dzień. Myślałem, że będzie zimniej. Co której sobie byłeś w Mielnie? 23:15. A to jest też nagrane jakiś naprek? No, w trakcie ugrywałem. Chyba o 20 któreś mi się udało złapać. Trochę szkoda, bo tak kończyć w tym koło brzegu, ale już wcześniej miałem. Wiem. Zarezerwowany i tak. Miałem się kimnąć 3-4 godziny. Jak wypadnie, tak wyruszyć, no ale. Dobrze się spało. No ale pewnie się coś wygenerował. No pewnie. Dzisiaj już. Próbować kończyć w nocy. Próbować, jakoś. No. Nad ranem prawie chyba na miejscu. No prawie nad ranem. To jakbym jechał, no to tak liczę, żebym to nie gdzieś tak druga trzecia w nocy. Ja mi tu, mi tu 18 godzin rysuję do końca. Jakby tak lecieć, no to doliczyć sobie przerwę. To taka druga w nocy, trzecia. To nie jest to miejsce, to będzie jakieś miejsce, żeby jak coś walnąć, jakbym gdzieś wylecieć jakiś kąt, czy jakiś lewaków. Powinny być. Taki namiot. No, powinien być taki namiot. Jakiś prysznic jest. Poczęstunek będzie na końcu. No tak, no powinni tam siedzieć, nie? No pewnie. No to na razie powodzenia. No i pojechał. Przelew Darłowie. 40 km dzisiaj, kawa, 7 day shot, zakup w Biedronce, która jest za chwilę, no i ogień dalej. Jak na razie dziś jedzie się super. 54 km dzisiaj. Dochodzi 10. 230 dzisiaj znowu jest w zasięgu. Uwaga. Jakieś koleżanki biegają. Na razie asfalcik. No i zbliżają się bagna. Podobne jakieś tam mostki pobudowali. Sprawdzimy tą informację. Jedziemy dalej. Co 100 metrów żabka. Żabka robi żabce konkurencję.
Czechy, Holandia. Gdzie to mnie zaniosło? Chyba troszkę zabłądziłem. Jadą zawodnicy z przodu. Chyba 3 osoby. Dla urozmaicenia trochę zwiru. Majestyk zatrafił. Chyba z 50 sztuk. No nie, będzie 50. Będzie. A nie, będzie. Fakty z trasy. 10:45, 73 kilometr dzisiaj do Ustki 23. Na 76 kilometrze wjeżdżam na szlak zwiniętych torów, jak to Garmin określił. I tak 1,5 kilometra. Zobaczymy, co jest za 1,5. Może się okazać, że tylko jakiś przejazd albo coś. Oto w takich pięknych okolicznościach przyrody nadszedł czas na bardzo ważną czynność, a mianowicie kto nie smaruje, ten nie jedzie. Pilarni. Thank you.
zwrotka, która się podpaliła. Trzeci, karbia. Wczoraj ciężko. Takie tereny piaszczyste. Wchodzi śniadanko i ruszamy. No to ruszam, dzień trzeci. Ruszam z karwi. Do mety zostało 170. Więc dzisiaj to skończymy na spokojnie. Wczorajsze piachy i korzenie zweryfikowały plan. Plan zakładał dojazd dużo dalej, no ale niestety tak to bywa. Lecimy, pogoda taka jak wczoraj, ładnie będzie. Ogień. No i witam ponownie. Jak we wstępie wspomniałem, 3 dni, właściwie niepełne 3 dni, 2 doby z lekkim hakiem, 50
3 godziny 47 minut zajęło mi przejechanie tej trasy. Jechałem na spokojnie, nie na wyścig. Dzień pierwszy, start godzina 12, wspólny. Jechało się super, nawierzchnia bardzo dobra. W sumie chyba cały teren województwa zachodniopomorskiego był bardzo dobry. Albo to były szutry, albo asfalty. Był również wiatr w twarz przez pierwsze 100 km. Właściwie zanim nie dojechaliśmy do wybrzeża, to wiało w twarz. Pierwszego dnia 215 km, około 23 z minutami dojechałem na nocleg. Był to drugi nocleg, który mi się udało tego dnia znaleźć, ponieważ na pierwszym, który udało mi się zarezerwować, poinformowałem, że przyjadę o 22. Ze względu na te warunki, jakie były, zadzwoniłem do obiektu i powiedziałem, że się spóźnię około godziny. Na co usłyszałem: tak, nie ma sprawy, zaczekamy na pana. Po czym po krótkiej chwili pani zadzwoniła, że jednak na mnie nie zaczekają i musiałem montować nocleg numer 2. Na szczęście udało się za drugą próbą znaleźć wolne kojo. Dzień pierwszy kończę w Mielnie, bo o tym nie powiedziałem. Dzień numer 2 zaczynam przed 6 rano. Tego dnia wchodzi 230 km, dojeżdżam do Karwi. Również bez problemu znajduję sobie nocleg. Pogoda tego dnia jest wyśmienita. Dzień trzeci, zostaje mi 170 z lekkim groszem. Ruszam również o 6. Bez problemu, bez większego ciśnienia. Kończę tego dnia na Ergo Arenie w Gdańsku. Czas 53 godziny, 47 minut. To jak wspomniałem, blaszka jest 1/4 zębatki. Zobaczymy, jak ułożą się plany na przyszły rok, ale tego na razie nie będę zdradzał. Pogoda jest wyśmienita, taka jak na maratonie. A jeszcze wam umieszczę trochę statystyk z ultramaratonu. Myślę, że relacja wam się podobała. Większość nagrań oczywiście pochodzi z klaty, ale myślę, że to w niczym nie przeszkadzało. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem w następnym nagraniu. Cześć!